Ralph Martin, Głodna tygrysica i inne bajki buddyjskie. Przełożyli Maria Olejniczak-Skarsgård i Krzysztof Lewandowski. Nakładem wydawnictwa Elaj Sławomira Pieli. Bielsko-Biała, rok 2005. Czytają Małgorzata Braunek, Maja Ostaszewska i Ksawer Jasieński. Wstęp. Tradycyjne kultury mądrze unikają podziału swej spuścizny na literaturę dla dzieci i dla dorosłych, stawiając pytania istotne dla każdego bez względu na wiek. Co jest dobre, co jest złe, jak było niegdyś, jaki jest właściwy sposób życia? Dżataki, często zwane bajkami buddyjskimi, odnoszą się do takich pytań nie poprzez filozofię lub ustalony opis świata, lecz przez żywą demonstrację funkcjonowania wartości moralnych i duchowych w naszym życiu. Ich uniwersalne przesłanie to współczucie, szacunek i miłość do wszystkich form życia, odwaga, wytrwałość, pogoda ducha i wiara. Niniejszy wybór składa się z kilkunastu dżatak zaczerpniętych z książki Ralpha Martina Głodna tygrysica. Autor jest zawodowym bajarzem i pisarzem z Rochester w stanie Nowy Jork, Stany Zjednoczone. Dżataki wykorzystują motyw przeszłych wcieleń historycznego Buddy. Przez ostatnie 2500 lat były one opowiadane, rysowane, malowane i odgrywane we wszystkich bodaj krajach Azji. Niektóre są jednak znacznie starsze i zostały prawdopodobnie przystosowane do tradycji buddyjskiej przez późniejszych nauczycieli i mistrzów, którzy dostrzegli w nich ważne, ponadczasowe treści. Dżataki należą nie tylko do najstarszych, ale i do najpopularniejszych bajek. Żyją one w niezliczonych wersjach i stanowiły inspirację dla bajek Ezopa, baśni z Tysiąca i Jednej Nocy, dla średniowiecznych twórców jak Chaucer, Spencer i Boccaccio, dla Szekspira, a nawet dla współczesnej Księgi Dżungli Kiplinga. Największy i najstarszy zbiór dżatak, złożony z 547 opowieści w języku palijskim, swą ostateczną postać uzyskał około roku 500 naszej ery i zatytułowany został po prostu Dżataka. Będąc skarbnicą wiedzy o kulturze wschodu, dżataki odznaczały się jedną wspólną cechą. Przypisywane są samemu Buddzie, który opisał w nich swoje przeszłe wcielenia, kiedy odradzał się jako zwierzę, człowiek, Bóg albo duch. To właśnie czynione w tym długim łańcuchu wcieleń wysiłki w sferze etycznej i duchowej w końcu doprowadziły go do przebudzenia, otwierając na oścież bramy mądrości i współczucia. Inne zbiory, jak napisana w sanskrycie Jatakamala, Girlanda Jatak, autorstwa Aryasury, uwypuklają przede wszystkim takie wartości jak współczucie i ofiarność. Dziś uważane są za kluczowy element tradycji buddyjskiej i stanowią pochwałę szlachetnego życia. Ralph Martin opiera się w swym wyborze zarówno na podstawowej wersji palijskiej, jak i na wersjach sanskryckich, starając się w żywy i przystępny sposób przekazać ich bogactwo nam, ludziom Zachodu.